Cześć, Przemek Słomski z tej strony firma 79 Element. Chciałem kilka słów dzisiaj powiedzieć na temat wyboru monet złotych pod kątem inwestycyjnym. Ten temat bardzo często powraca i bardzo dużo klientów pyta, jaką monetę najlepiej sobie kupić. Mamy najpopularniejsze monety, uncjowe. To jest moneta, która jest najpopularniejsza i ma, myślę, co najmniej 50% rynku, czyli Kur Grant uncjowy. Równie popularna moneta, może ciut mniej, liść klonu kanadyjski. To są rzeczy, które przede wszystkim się sprzedają, ale są różne alternatywy. Wadą monety jednouncjowej jest to, że to jest moneta, która waży jedną uncję, czyli jest droga. Ona w tej chwili kosztuje około 5000 zł. W momencie, gdy chcemy taką monetę kupić albo ją sprzedać, no to jest duży wydatek. Ciężko zbierać 5000 i też no może niekoniecznie warto od razu 5000 upłynniać. Dlatego są alternatywy. No, można sobie kupić monetę ułamkową, półuncjowego Krugeranda, ćwierćuncjowego, jedna dziesiąta uncji, ale to są monety, które mają wysokie premium. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby zainteresować się monetami, które są dawnymi monetami obiegowymi. To są na przykład franki szwajcarskie, 20-frankówki. Bardzo fajna moneta, bardzo porządnie wykonana, bardzo popularna na świecie, szeroko rozpowszechniona i bardzo szeroko akceptowana. I tu już od razu odpowiadam na takie pytanie. Komu ja to sprzedam? Bardzo często ludzie przychodzą i mówią, chcę kupić Krugeranda, bo komu ja to potem sprzedam? No, temu to sprzedasz, komu sprzedasz jedno albo drugie, tak? No, nie będziesz sprzedawał Krugeranda w sklepie z warzywami, tak? Tylko Krugerandy się sprzedaje ludziom, którzy się na tym znają, na przykład dealerom albo osobom, które są inwestorami. Więc ci ludzie zasadniczo, jak do dealera się przychodzi z tym albo z tym, to się dostaje tyle samo za gram. Tak? Nieważne, czy to jest Krugerrand, czy to jest 20-frankówka, więc na etapie kupowania można sobie kupić po kolei 4 monety, powiedzmy, tak, czy 5, to 5 monet to będzie mniej więcej jedna uncja i po kolei co kilka miesięcy można sobie złożyć drobnymi oszczędnościami uncję. Także proszę się nie martwić, komu się to sprzeda, bo na pewno się to sprzeda. Inne monety tej samej klasy to są 20-frankówki. 20-frankówki mają ten walor, że mają wiele różnych motywów na tych monetach. To są monety, które należały do pierwszej strefy euro, czyli waga, wymiary, skład, wszystko jest takie same jak w 20-frankówkach szwajcarskich czy belgijskich. Natomiast różne są awersy tych monet i rewersy. Oni tam mieli różne, o to akurat nawet jest belgijska 20-frankówka. Oni tam mieli różnego rodzaju reżimy po kolei. Mieli kilka monarchii, jakieś tam republiki i tak dalej. No i miłe było na pewno to, że szanowali swój system walutowy. Czyli mimo to, że była rewolucja czy przewrót, to nadal system walutowy był taki sam, tak? Oparty na tej samej monecie. Był stabilny przez setki lat, czego na przykład nie można powiedzieć o Polsce. Kolejne rzeczy. To są wynalazki austriackie i austro-węgierskie. One mają wyższą próbę 986, czyli dukatowe złoto. To jest jakiś czworaczek, trochę przechodzony. On już będzie niedługo szedł na przetop. To są współczesne 100-eurówki, no i dukacik. Cztery takie dukaciki to jest jeden czworak. Ciekawa rzecz, bardzo cienka moneta. To jest pewnego rodzaju zabezpieczenie przed fałszerstwem. Ciężko taką monetę sfałszować, ciężko ją odlać. Idąc dalej, monety austro-węgierskie, tak zwane nowe bicia, czyli przy pomocy starych stempli sprzed I wojny światowej bije się nowe monety. To są 20-koronówki. Tutaj mamy 8 florenów, czyli 20 franków. To jest moneta, którą Austro-Węgry się chciały podłączyć do systemu pieniądza złotego w Europie bardziej zachodniej, tak? Czyli Szwajcaria, Francja. Oni sobie bili no, taką samą monetkę. Ona jest tej samej próby, tak? Tej samej masy, może trochę bardziej
Kolor jest, prawda, trochę bardziej żółty, ale ta moneta jest ta sama. To kwestia jest tylko oksydacji. I kolejna rzecz, kolejne niskie premium. To są monety z Wielkiej Brytanii. I podobnie jak we Francji, sytuacja jest tego typu, że zmieniają się awersy. Czyli jest jakiś potencjał do kolekcjonowania tych monet. Również moneta znana na całym świecie, nie ma tematu, komu się to sprzeda. Na pewno się to sprzeda, proszę się nie martwić. I ostatni temat, monety polskie, tak zwane kolekcjonerskie 200 złotówki i 100 złotówki. Te monety tutaj są wyjęte z kapsli, bo to są akurat najbardziej popularne monety i one będą szły do przerobienia na wyroby jubilerskie, ale generalnie te monety są kapitalne, jeżeli chodzi o ich walor inwestycyjny, bo dosyć niski nakład, bardzo fajne bicie. Jakość tego bicia jest dużo wyższa od Krugerranda. I jest cena, powiedzmy, no, premium na te monety jest niższe niż w przypadku Krugerranda, więc to jest naprawdę niedoceniona moneta w kapslu z certyfikatem, bardzo fajna rzecz. I jeszcze jeden temat na koniec. To jest taka ciekawostka numizmatyczna, która się u nas trafia raz na jakiś czas. Akurat tutaj mamy monetę 50 euro. To jest moneta, która jest zrobiona z czystego złota i waży 1 uncję. Czyli można ją porównać z tą monetą, tylko jest trochę inaczej rozwalcowana. Jest cieńsza i większa, tak? A ta jest grubsza. Ta moneta została wybita w ilości 2000 egzemplarzy. Tak? A te są bite w ilości milionowej. W związku z tym przy takiej samej cenie warto wziąć monetę, która jest wbita w mniejszym nakładzie, dlatego że taka moneta ma jakiś tam swój i będzie nabierać z czasem waloru numizmatycznego. Więc takie monety się u nas pojawiają, warto się zainteresować, czy czegoś akurat nie mamy w promocji. Natomiast brać takie klepaki, które są w milionowych egzemplarzach, w milionowych nakładach bite, warto sobie wziąć coś takiego. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Dzięki wielkie. Liczę na Waszą subskrypcję i oglądajcie nowe filmy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Odpowiadam na pytanie, dlaczego nie mam rękawiczek, bo takie pytania padają. Otóż monety, które są delikatne, które wymagają troskliwego traktowania, to są zapakowane w kapslach albo używam rękawiczek. Natomiast to są monety, które będą szły na przetop do celów jubilerskich. One są wyjęte specjalnie z plastikowych opakowań i świadomie się tutaj z nimi nie patyczkujemy. A to są monety typu junk, tak? Junk gold. To są monety w stanie, powiedzmy, zbliżonym do obiegowego, z jakimiś tam niewielkimi ryskami i to, że są traktowane one bez rękawiczek, to im niczego złego nie zrobi. O, i to już jest naprawdę koniec. Na razie pozdrawiam, trzymajcie się.